Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Niebawem, bo już od 15 kwietnia zmieni się teren objęty strefą płatnego parkowania. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej od 15 kwietnia ulica Hammerschmidta zostanie wyłączona z terenu strefy płatnego parkowania i zostaną tylko te pozostałe ulice, czyli ulica Kościuszki, ulica Mickiewicza i plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak informowała część lokalnych mediów, po ogłoszeniu tego planu za kontrowersyjny uznali go niektórzy mieszkańcy i działający tam przedsiębiorcy. Oficjalnie mieszkańcy ulicy Hammerschmidta nie wystąpili z żadną petycją czy też wnioskiem dotyczącym tego, by utrzymać strefę płatnego parkowania wzdłuż właśnie tej ulicy. Doniesienia o uwagach dotyczących likwidacji parkometrów na ulicy Hammerschmidta są zaskakujące, ponieważ podczas konsultacji takie głosy do ratusza również nie dotarły. Nowe zasady działania strefy płatnego parkowania były uzgadniane zarówno i z radnymi, i z przedsiębiorcami funkcjonującymi wzdłuż tej strefy, także przeprowadziliśmy konsultacje w tej sprawie. Nie mieliśmy żadnych sygnałów o tym, że mieszkańcy ulicy Hammerschmidta woleliby, by ta strefa pozostała.